Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dziś idziemy sobie, ja wiem, obiecywałem bonusiki, ale kochani, nie zrobiłem bonusików, ja się im przyjrzałem i zbyt mamy jeszcze mało odblokowane, byśmy te bonusiki sobie pokazywali. Ja przepraszam, wiem, że kilku odcinków to obiecuję, ale cóż, tak bywa. Tutaj tymczasem pokazuję Wam, jaki progres zrobiłem przez te kilka jeszcze gier, które, no nie pokazałem ich na kanale, ale widzicie, trochę już zbierałem na szczęście. Wchodzimy sobie dziś do Attack of the Clones i będziemy grać w pierwszy epizod. Co ciekawe, na co bardzo warto zwrócić uwagę, to na to, że patrzcie, w każdym levelu mamy dostosowane drzwi do klimatu. Tutaj akurat mamy kamino, ewidentnie. Ten bar w środku też się, widzicie, o! No, tu się będzie fajnie biło pod tą muzyczkę, gdy będziemy klasycznie kończyli level bójką w barze. Pierwszy level, bo drugi ma zablokowany, nie traćmy czasu, przejdźmy sobie do Bounty Hunter Pursuit. Ja się w ogóle mocno zastanawiam, które plansze to będą pokazane, bo no nie oszukujmy się, ale Atak Klonów chyba pod tym względem jest najbardziej takim problematycznym jakby epizodem, no bo co my tu możemy pokazać? No wiadomo, spodziewałem się, że będzie pogoń za Muizel, tym Jango Fettem. Spodziewam się, że oczywiście musi być bitwa na arenie. Być może będzie bitwa z bójka z Hrabem Duku. Prawdopodobnie będzie też jakby to wcześniejsze, gdzie Anakin spadł, gdzieś tam po tych taśmach się przewijają. Ale co z pozostałymi dwoma epizodami? Kamino? No słabo, chyba że nie będziemy się z nikim bić. No to się zaraz, kochanieńcy, pokaże w ciągu najbliższych 6 odcinków. No, tym specjalnie odcinku napisów nie pominąłem. No i zobaczmy, co się będzie działo. Tak, klasycznie. Idą sobie chłopaki na imprezę, a Anakin już duży. Jakiś nadwrażliwy w ogóle. Aha. No tak, jeszcze nie idą na imprezę, to było później faktycznie. Pilnują. Szkoda, że ten zamach został pominięty, bo to byłoby ważne dla fabuły. Tym bardziej, jeśli ktoś nie oglądał filmu. No, robaczki, nie ma takich klocków, ja wam bardzo powiem. I chyba dobrze, bo są straszne. Sam Weasel, czyli postać, która potrafiła zmieniać swój wygląd. A no inaczej to było trochę w filmie, zdecydowanie. Tam obi... Wow! Co się dzieje? Zwariowałem. Tam zdecydowanie... Gdzie ona jest? Tam zdecydowanie wyleciał przez okno za tą maszynką. Dobra, to będzie ciężki do przejścia level, tak, to już wiemy. Bo, znaczy ciężki do przejścia, do przejścia będzie łatwy. Będzie kosmicznie ciężki do wymaksowania, o, tego bardziej słowa szukałem. Możemy dużo tu zniszczyć i to będzie ciężkie. Kasowo, ja w ogóle nie wiem, za jakąś kasę, kurde, zbierał. Nie wiem, co w ogóle go nie dzieje. To nie jest dobre. Jakimś cudem zebrałem ten bonusik. Nie mam pojęcia jakim. To będzie chyba najcięższy, jak sobie to wyobrażam, bonus, znaczy bonus, do zbonusowania level, bez kitu, no, bez jaja. Nie mam pojęcia, co się w ogóle dzieje. Trochę też chaos mi się tu kurde wkrada. Na zasadzie zbyt dużo tu się dzieje, zbyt dużo kolorków i tak dalej. O ile wy most... I właśnie teraz nie wiem, coś po prostu strzelałem w ciemno, o ile... Zginąłem, jak widzicie, prawie w ogóle nie mam tych pieniążków, a strzelam stop, jak w czwartym mapie jakimś, nie? O, nam torpedy jakoś właśnie dało zbierać i to ze środka, bo to też było w starym kanonie. To nam daje torpedy. I my te torpedy właśnie musimy zbierać, tak? I tu mówię, mało w ogóle pieniążków. O jakim cudem? Zebraliśmy! I się rozbiliśmy! Nie, naprawdę, ile moc espa była łatwa stosunkowo, chociaż nie przyszedłem jeszcze w 100%. Ale moc espa wydawała się naprawdę łatwa, tak? Ten level... No, kochani, namęczymy się tu. No i dobra, to zdjęliśmy i teraz tak, ona, ha,
Ale jakaż Milusia, żeby każdy, prawda, zabójca był taki Milusi i czekał na nas w momencie, gdy go ścigamy, nie? czemu? Aha. No, chciałoby się, żeby każdy był taki Milusi. Tutaj również nie wiedzieć czemu. No właśnie, jak widzicie, jest duży chaos i no... No, namęczymy się trochę. I w ogóle teraz nie widzę. Ciężka nasza zamójca. Jest, dobra. Coś jeden na pięć odblokowaliśmy. Nie wiem, co się dzieje. Chaos, kochani, totalny. Ja pierdziu. Goni, Padme dla ciebie liczy. Aha, takie te musimy rozwalić, nie? 3 na 5, cokolwiek mi dodaje, nie mam pojęcia. Odniemy w barze, czy gra się przełączy później? Chyba, że tak będzie, teraz ją gonimy, drugi level będzie... Nie, nie ma sensu, bo... Nie mam pojęcia, jakie są dwa levele, jestem bardzo ciekaw, co tam się wydarzy. I znów powtórka z rozrywki. Znów! Tak, mój piesek tam właśnie zdenerwował z tego powodu. Jak widzicie, strasznie powtarzalny level. Jeden... O, i się rozwaliłem. Nie mam pojęcia, co się dzieje, strasznie powtarzalny level. Ale pieniążki pozbieramy. No wiadomo, wysunie to tak. Lamy to tak, ciemno, nic mamy robić. No to uderzenia w mury też niestety pracuje krótko i to jest niefajne. Właśnie w ten sposób się nie tak. I to coś powinno to wysunąć. Żeby jakieś fajne pieniążki jeszcze przyciągnął, nie? Jak widzicie, mocno level na wariata. Nie wiem, co się dzieje. I co się, kochani, dzieje? Czy ktoś to widzi? Żadnego filmiku nie ma. Ja trochę zwariowałem. Szczerze powiem, no... Nie podoba się ten level w zupełności. Co się tutaj dzieje? Latam gdzieś jak opętany, nie mam pojęcia. Jakimś cudem blokowałem trzeci ten. Nie mam pojęcia, tu się coś gdzieś stało. Jakby to się odblokowało, tak? Dobra, musimy nad nim przelecieć. Dobra, przelatując nad nimi. Coś odblokowujemy. Aha, jeszcze czwarte i pewnie dopiero wtedy nam się... O! A dopiero teraz nam się torpedy uruchomiły. Tak. Dopiero teraz będziemy mogli to zniszczyć. No straszny, moim zdaniem, brak pomysłu na ten level. Aczkolwiek, bo ja wiem, to oceni historia. Jak to mówią historycy. No. Na pewno ocenią to też wszyscy zajmujący się finansami. Radzie Jedi, bo jak widzicie, ciężko nam jest cokolwiek tu uszkodzić. Najbardziej uszkadzamy w tym levelu siebie. Nie no, wiecie, pogram trochę, dojdę do wprawy. I będzie całkiem inaczej, tak? Oby. Nie no, jest źle. To mi znacie. To ja w ogóle ciężko namierzyć, bo ja widzicie, późno widzimy. Aczkolwiek wydaje się, że wszystko to jest sprawą wyćwiczenia. Ten level zdecydowanie jest cięższy od tego, wiecie, na... Fajnie, że w ogóle nie się da wyhamować, właśnie odkryłem. Czy wyhamować? No, ciężkie słowo chyba, ale... Zahamować. Otwarło nam się i Zamuizel pewnie znów na nas czeka, kochanicy. Nie dajmy damie czekać, prawda? Skoro już taka kulturalna jest... O, nie dało mi złapać tych pieniążków. O, bezpośrednia biatyka za...
No, tu już trzeba być, kochani, sprawnym pilotem, chyba. Mamy tylko dwa życia. Ona ma dużo wiedzy. Już się łudziłem, że zbieram sobie te pieniążki. Na szczęście, my jesteśmy, co by nie patrzeć, nieśmiertelni. Mamy już dymi. Na szczęście... O, dobra. Udało się, bo sekundę, chwilę jeszcze byśmy dostali. Na szczęście się udało. Ona dostała. Uciekajcie, ludki. Ojojoj. Ojojoj, jaki wypadek. No, w filmie to było troszkę inaczej. Tam był jeden ten podniebny... Oj. Django. Tam był jeden ten podniebny... samolocik. Level complete! Tak nagle odstrzała. Serio? Całkowicie nie podobał mi się ten level. Odlokowaliśmy... Wow, Anakin Speeder. No tak, bo tu szybną pojazdy. Całkowicie nie podobał mi się ten level. Był chaotyczny, zbyt kolorowy, zbyt szybki, zbyt wiele się działo. I czuję, że to będzie... Czuję, bo więcej epizodów nie znam, że to będzie epizod, w którym spędzę najwięcej chyba czasu męcząc się, by go wylevelować. Ale... To już zobaczymy, jakie miniki tu mamy. To jest statek za Muizel będzie, tak, zdecydowanie to będzie statek. Nie mam w ogóle pojęcia, gdzie szukać tych pozostałych, ale no cóż, to już też się okaże za jakiś czas, prawda? Dobra, kochani, wam dziękuję za kolejny wspólny odcinek, zaczęliśmy epizod drugi, ale jeszcze poczekajcie, zanim się rozłączycie, zobaczymy sobie, jakie są pozostałe levele. Mnie to bardzo ciekawi, mówię, co tu mogli upchać z tego, co mówiłem, jeżeli chodzi o historię, tak? Więc sprawdźmy sobie, co tu jeszcze mogli upchać. Bounty Hunter. Discover on Kamino, czyli faktycznie trafimy na Kamino, prawdopodobnie. Nie wiem, co tam się będzie działo. Level bez wrogów byłoby to dość ciekawe. A tu już się drzwi nie otwierają. To... No tak, czyli tu przypuszczalnie Discover on Kamino, trafimy na Kamino w jakiś sposób. Albo odkryjemy samo Kamino. No to się okaże, natomiast zapowiada się trochę level bez wrogów. Klasycznie. Złączę, czekajcie, dajcie złączyć disco. I teraz bójka pod disco. Dzięki za kolejny wspólny odcinek na moim kanale. Widzimy się już wkrótce, odkrywając Kamino. Bye, bye!